Dziś znajdujemy się przed Pałacem Telewizerów w Bytomiu w Miechowicach. Pałac pochodzi z XIX wieku, którego oficyna i inne pozostałości wraz z parkiem pałacowym zostały wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego. Budowa pałacu rozpoczęła się w roku 1812 i trwała do roku 1817. Inicjatorem budowy był kupiec Ignac Domes, który w 1812 roku kupił wieś Miechowice. Pałac był prezentem dla córki Domesa, Marii, i został wybudowany w stylu klasycystycznym. Rok 1819 to początek kolejnej epoki w dziejach Miechowickiego Pałacu. Przybył wówczas na Górny Śląsk 16-letni wówczas Franz Winkler i podjął pracę jako górnik. Został on po kilku latach pełnomocnikiem Franciszka Aresina, męża Marii Domes. W 1831 roku Franciszek Aresin zmarł, a rok później epidemia zabrała żonę Franza Winklera i jego starszą córkę Marię. Winkler ożenił się z 14 lat od siebie starszą, ale za to posiadającym znaczny majątek właścicielką Miechowickiego Pałacu, Marią Aresin. Franz Winkler znacznie przebudował pałac po roku 1844, kiedy Miechowice nawiedziła trąba powietrzna, która zerwała m.in. dach pałacu. Przy okazji odbudowy rozbudowano pałac w stylu neogotyckim, inspirowanym XVI-wiecznym angielskim gotykiem, styl Tudorów. Kolejna przebudowa miała miejsce około 1860 roku. Dobudowano wówczas prawe i lewe skrzydło pałacu, który był już wówczas własnością córki Franza Winklera z pierwszego małżeństwa. Waleski von Winkler i jej męża Huberta von Thiela. Postacią silnie związaną z historią Miechowic i Miechowickiego Pałacu jest córka Waleski von Winkler i Huberta von Thiela. Ewa von Thiele Winkler, znana jako matka Ewa, która spędziła w nim dzieciństwo, pałac pozostawał własnością rodziny Thiele Winkler do roku 1925, kiedy hrabia Klaus Thiele Winkler sprzedał go spółce akcyjnej Preussengrube AG, zarządzającej miejscową kopalnią węgla kamiennego Preussen 27. 27 stycznia 1945 roku wojska radzieckie rozgrabiły i spaliły pałac. Wypalono mury pałacu, wysadzono w powietrze w roku 1954. Do dziś pozostała jedynie pałacowa oficyna, którą teraz widzicie. Ja wam jeszcze chętnie pokażę zdjęcie, jak on wygląda wewnątrz. Bo byłem w środku, można tam wejść. Jest otwarty od 16 do 18. Nie wiem, jakie dnie. Wstęp kosztuje 2 zł. Tam zazwyczaj. No, zobaczycie na zdjęciach. I co? No i tyle. Zobaczycie jeszcze zdjęcia pozostałości, czyli zdjęcia ruin. I tyle. Pozdrawiam. Bęk. Ruin, ale w sumie wam mogę te ruiny nagrać. Te pozostałości widzicie tu. Mam tu bliżej. Tyle ruin i teraz zobaczycie zdjęcia, jak on wygląda teraz w środku.